I witajcie. Wtorek karierowy, późny jak zwykle, wieczorny. No ale lecimy. A postanowiłem dzisiaj troszkę podzielić się dwoma tematami, które w momencie, kiedy zaczynałem pierwszy raz szukać pracy, kiedy chodziłem na pierwsze rozmowy o pracę, które były dla mnie największym problemem i najmniej jak gdyby umiałem się odnaleźć w tych tematach i tak naprawdę tak poprowadzić rozmowy, albo tak w nich uczestniczyć, żeby dostać te informacje w sposób, który byłby dla mnie korzystny, wyjaśniłby mnie, uspokoiłby mnie i tak dalej. Te dwie rzeczy to kwestia rozmowy o wynagrodzeniu, a druga rzecz to kwestia tego, co będę robił tak naprawdę w pracy, bo tak patrząc wstecz, to były dwie rzeczy, na których zawsze najwięcej poległem i które potem kosztowały mnie trochę stresu, rozczarowania, a też gdzieś tam czy też skutkowo przyczyniały się do tego, że zmieniałem pracę na kolejną. Więc może zacznijmy najpierw od tej drugiej rzeczy, czyli od tego, co ja tak właściwie będę robił. Błąd, który popełniałem, brał się z tego, że kiedy pierwsze rozmowy miałem przed sobą, kiedy chodziłem na nie, tak naprawdę cieszyłem się, że mam rozmowę o pracę i cieszyłem się, że być może ktoś da mi pracę, więc nie bardzo by siedziało mi w głowie, żeby się pytać, co ja tak właściwie będę robił, bo w sumie a nuż nie spodoba mi się to i odmówię. A dwa, że uważałem, że tak mało potrafię, że i tak będę się musiał uczyć, prawda, od samego początku, że nie jest tak, że przychodzę i coś potrafię robić, tylko tak naprawdę będę się musiał wszystkiego uczyć, więc bardziej było tam takie trochę granie na to liczenie, że jednak dam sobie radę, czyli tak zwane fake it till you make it, niż realne umiejętności podparte doświadczeniem czy zdobytą wcześniej wiedzą, prawda, szczególnie, że moje pierwsze zajęcia średnio się mi mały do tego, czego się uczyłem kiedykolwiek wcześniej i tak naprawdę bazowały tylko i wyłącznie na moim zdrowym rozsądku i trzeźwym takim realnym podejściu do pracy, ciężkiej pracy i nauce. Więc myślę, że pytanie o to, co ja tak właściwie będę robił, odpowiednio zadane, bardzo dużo nam ułatwia, rozwija wątpliwości, no i daje nam możliwość jak gdyby odpowiedniego dostosowania się do sytuacji, tego co nas czeka, prawda? Bo nawet jeżeli nie wiemy, na czym polega ta praca, to jeżeli ją klepiemy w Google czy na YouTubie, na 100% znajdziemy jakieś odpowiedzi, czym tak naprawdę te obowiązki, co tak naprawdę te obowiązki oznaczają, co mogą oznaczać jakieś magiczne skróty, które zostaną podane i tak dalej, i tak dalej. A były takie sytuacje, że nie spytawszy się tak właściwie, szedłem jako product manager na stanowisko product managera, które okazało się bardziej stanowiskiem project managera, a tak naprawdę polegał na tym, że miałem zaprojektować cały produkt od podstaw, czego nigdy w życiu wcześniej nie robiłem. No i okazało się to ciekawym przeżyciem, które trwało 9 miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kwestia wynagrodzenia, jeżeli miałbym o tym porozmawiać, to w moim przypadku bardzo dużym błędem, który popełniłem przez wiele, wiele lat i to tak naprawdę szybko się z tego nie wyleczyłem. Powiem tak, w 100% nie jestem pewien, że już się tego wyleczyłem, ale po prostu chciałem za mało pieniędzy. Moje rozmowy o pieniądzach, jak gdyby kwota, jaką podawałem oczekiwana, brała się z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to było to, ile realnie potrzebowałem pieniędzy w tym momencie, ile by mnie satysfakcjonowało tak naprawdę. A druga rzecz to już późniejsze lata, żeby było to więcej niż poprzedniej pracy. To były dwie rzeczy tak naprawdę, które dawały mi odpowiedź na to, ile pieniędzy oczekuję na rozmowie o pracę. Po drodze jeszcze popełniłem na jednej rozmowie o pracę błąd, bo nie wiedziałem, ile to jest brutto, a zostało mi zadane takie pytanie i zostało to też odebrane jako pewnego rodzaju brak profesjonalizmu, pamiętam to do dziś. Więc dobrze wiedzieć, ile zarówno na rękę chcemy zarabiać, jak i całość naszego wynagrodzenia brutto powinna wyglądać. Ale wracając do tego, dlaczego podawałem za mało? Dlaczego się nie doceniałem? Dlaczego źle? Przede wszystkim, żeby mądrą książkę też o tym przeczytałem w pewnym momencie, nie tak w zeszłym roku, o negocjacjach. No bo negocjowanie pieniędzy to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jaką powinniśmy wiedzieć i potrafić, idąc do jakiejkolwiek pracy. I mądrzy ludzie mówią, że tak naprawdę powinniśmy nie dać tego pytania ciężaru, jego przesunąć stricte na nas, a powinniśmy raczej pytać o to, jaki zakres wynagrodzenia ma firma do zaoferowania. A drugim elementem jest to, że tak naprawdę no, w tym momencie można dużo lepszy research zrobić co do tego, ile
dana firma chce zapłacić, ile może nam zagwarantować, zanim pójdziemy na taką rozmowę o pracę i już możemy być przygotowani. Natomiast to, czego powinno się unikać, i to wszyscy mówią, to podawanie zamkniętej jednej kwoty, a raczej taki przekrój. Plus, jak już rozmawiamy o pieniądzach, to warto również porozmawiać, jakie są widełki na tym stanowisku, jakie są możliwości otrzymania podwyżek, premii i tak dalej, i tak dalej. Więc te dwa błędy, te dwa braki w umiejętnościach, myślę, bardzo ważne co do tego, żeby jak gdyby poradzić sobie z nimi, bo mogą sporo problemów nam odjąć. Jeżeli taki materiał Wam się podoba, dajcie znać, będzie mi bardzo miło. A my się widzimy już w kolejnym materiale. Do zobaczenia, hej!